Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. Nagrywam tutorial na temat bojców i to jest już kolejny raz, może tym razem się uda, zobaczymy. W polskim kursie Blendera mówimy teraz o systemie cząstek i o fizyce, a jedną z nich jest właśnie bojc. Tak wygląda ramowy plan tego tutoriala. Można sobie wybrać odpowiednie chwile i przejść do nich, przewijając po prostu. Bojc jest to system, który oparty jest o trochę sztuczną inteligencję, a trochę zachowania rojów. Jeżeli poszukacie na Wikipedii, można bardzo szybko tam przeczytać, że bojcy zostały zrobione w 1987 roku, czy też wynalezione przez Craiga Reynoldsa. Jest to naukowiec ze Stanów oczywiście, można też po polsku przeczytać sobie troszeczkę na temat cząstek tego typu. I mamy tutaj wyszczególnione ich generalne sposoby zachowania, a więc spójność, rozdzielność, wyrównanie itd. Można sobie o tym poczytać, można również na stronie Craiga Reynoldsa przeczytać o nim samym, o tym co zrobił, czym się zajmuje oraz to jest ta pierwsza publikacja, która się ukazała w 1987 roku, dotyczyła ona cząstek i na podstawie tego później ruszyła cała wielka maszyneria. Tu mamy bardzo ważny rysunek i jeszcze parę innych rzeczy, m.in. zrzuty ekranowe z pierwszego filmu, który powstał z wykorzystaniem systemu cząstek. Ten film pokażę na końcu materiału. No i mamy tu wszystko, wszystko ładnie opisane. Jest także mnóstwo literatury. Oprócz tego możemy znaleźć także na stronie tego pana pewną symulację cząstek i wyjaśnienie, jak odbywa się testowanie otoczenia, zachowanie tych cząstek, widoczność tego, co cząstka widzi, no i jeszcze inne rzeczy oraz już na polskiej stronie, gdzieś tam na algorytmach znalazłem, mamy bardzo prostych kilka równań, które pozwalają określić otoczenie cząstek, wyrównanie prędkości, zachowanie odległości między nimi i tak dalej. Każdy, kto chce spróbować swoich sił, może bez problemów wykorzystać tego typu rzeczy. Można także na zasadzie symulacji, nawet w JavaScriptie potestować, jak takie cząstki działają. Można badać ich zachowania. Tutaj są różnego rodzaju zachowania. Każde z nich ma pewien swój udział w ogólnym jakby sposobie zachowania cząstek. Można także dodawać przeszkody dla nich, tak aby miały co omijać. One wtedy będą w tą przeszkodę albo bez sensu wlatywać, albo zaczną ją po jakimś czasie tam okrążać, jak widać tutaj. A więc jest wykrywanie kolizji, tego typu rzeczy. Dobra, wróćmy teraz do Blendera. Spróbujmy szybko pokazać, jak to wszystko działa, ok? Więc na początku dodam jakiś system cząstek, który będzie na kubie i te cząstki ustawię w ten sposób, że będą startowały wszystkie w pierwszej klatce. Ich czas życia będzie bardzo długi, tak samo czas animacji będzie bardzo długi. No jeżeli je uruchomię, to oczywiście spadną, ponieważ to są zwykłe cząstki newtonowskie teraz. Aby stały się bojdami, należy przejść do zakładki Physics i włączyć Boids. W tym momencie znikają nam zakładki takie jak Velocity i Rotation. W bojcach nie są potrzebne, ponieważ bojcy same sterują prędkością i rotacją. No i pojawia nam się jeszcze jedna zakładka, taka jak Boid Brain. O tym wszystkim chciałbym parę słów powiedzieć, jeżeli dacie radę, to posłuchajcie. A więc teraz tak, bojc uruchomiony tak normalnie wygląda w ten sposób. A więc cząstki rozlatują się troszeczkę jak jakieś pszczoły. W przypadku ruchów Browna widzieliśmy podobne zachowania. Następnie zaczynają się powoli grupować w jakieś takie rejony, które stanowią ich lokalne zagęszczenia. Jednocześnie w każdym takim zagęszczeniu odbywa się pewnego rodzaju ewolucja układu i widać, że te cząstki zbliżają do siebie, a później się jakoś szybko od siebie oddalają. To są dwa zestawy przeciwstawnych tendencji. Dwa zachowania. Jedno zachowanie to jest dążenie do bycia jak najbliżej, a drugie zachowanie to dążenie do bycia jak najdalej. No i oczywiście wygrywa co któryś raz, któryś z nich, dlatego cząstki zachowują się nieraz dosyć gwałtownie. Jeżeli taką animację zatrzymam, ustawię na początku i przeskaluję tego cuba tak, aby był bardzo, bardzo, bardzo mały, to zachowanie układu już się od razu zmienia. Na początku widać, że cząstki wszystkie się rozbiegają na wszystkie strony, a dopiero później następuje ich ponowna agregacja. A więc w tym momencie wygrywała reguła, która decydowała o tym, że one się od siebie oddalają. Jeżeli taki cube rozciągnę i będzie on bardzo duży i teraz uruchomię system cząstek, to widać, że cząstki się nie rozbiegają. Zaczynają kierować się ku sobie. Teraz wygrywa ta druga reguła. Jest to wszystko oparte o tak zwaną logikę rozmytą. I ta logika rozmyta nazywa się inaczej fuzzy logic. Mamy ją tutaj w Boid Brain. Boidy, czy też te cząstki, które teraz mam, zachowują się tak, że wykonują tylko dwie akcje. Akcje separate i akcje flock. Jedna z nich to jest rozdzielanie się, a druga skupianie się w jakimś tam jednym wspólnym miejscu. I teraz fuzziness, czy ten rule fuzziness równy 0,5 oznacza, że każda z tych reguł ma po 0,5 udziału w jakiejś tam logice rozmytej sterującej zachowaniem cząstek. Mamy takich reguł trzy zestawy. Fuzzy to jest taki najbardziej zaawansowany, najciekawszy w sumie,
ale może być także random albo average. Average to jest uśrednienie wszystkich reguł i każda z nich wchodzi w jednakowym stopniu do takiego układu. Jak widać, cząstki mają teraz model average i jak widać, rozbiegają się, a więc tutaj decyduje ta pierwsza reguła. Okay? Jeżeli te reguły zamienię miejscami, klikając na jedną z nich i używając strzałki, to teraz jest flock jako pierwsza reguła. I zobaczymy, jak taki układ będzie teraz ewoluował. Jak widzimy, na początku następuje agregacja. No i zobaczymy, czy one się rozbiegną tak jak poprzednio. Jak widać, odbywa się jakiś wspólny ruch tych układów. One podążają w jakichś losowo wybranych kierunkach. No i w efekcie jest to podobne zachowanie do tego, które było poprzednio. Jeżeli ustawię teraz, żeby reguły były random, w tym momencie wartości tych reguł są nieprzewidywalne i cząstki zachowują się raz tak, jak im się po prostu podoba. Ok, tak to wygląda. Ruch tych cząstek jest bardzo zależny od wielkości generatora, z którego się biorą, oraz od parametrów, które mamy tutaj. Na przykład, wielkie znaczenie ma wielkość tych cząstek. Jeżeli użyję zakładki display i wyświetlę sobie size, to jest rozmiar tych cząstek, to widać, że każda z tych cząstek jest takim małym kółeczkiem. Te cząstki mają swój rozmiar zdefiniowany oczywiście jako 0,05. Jeżeli ten rozmiar będę zwiększał, te kółeczka będą również coraz większe i cząstki będą miały większą tendencję do tego, żeby się od siebie odpychać. Z kolei cząstki bardzo małe będą miały tendencję do tego, żeby się skupiać i jakby zajmują mniej miejsca, więc muszą być bliżej siebie, aby działały wszystkie reguły. Oczywiście teraz mamy metodę, czy też w sposób random. Proszę zobaczyć, jak teraz to wygląda. One nie spadają jakby na siebie w tym momencie, a dzieje się tak dlatego, że tutaj w tych parametrach jest jeden ważny czynnik, który im to uniemożliwia. To jest parametr, który nazywa się personal space. To jest jakby wielkość takiej przestrzeni dookoła tych cząstek. Jeżeli ten parametr zmienię na zero, w tym momencie cząstki mogą się zbliżyć do siebie tak blisko, że praktycznie będą włazić na siebie. I teraz mamy o wiele gęstszą separację. Następuje coś takiego jak pozbieranie się tych cząstek w takie małe glutki, w takie skupiska, które są bardzo małe. Oczywiście jak dam R Space Personal więcej, na przykład na 2, one się szybko rozbiegną. I oczywiście sterując tymi parametrami można wywołać różne ciekawe zachowania. Teraz króciutko o tym, co mamy tutaj w ogóle. A więc są trzy checkboxy. Te checkboxy to jest pozwolenie na latanie, tak jak teraz. One mogą latać swobodnie po scenie, unoszą się w powietrzu, niezależnie od tego, czy jest włączona grawitacja, czy nie. Proszę zobaczyć, jeżeli w wagach pól siłowych wyłączę grawitację, one spokojnie sobie dalej latają, nie ma to na nie żadnego wpływu. Natomiast jeżeli jest grawitacja i wyłączę latanie, to nie mogą latać, wtedy będą spadać. Spadają zupełnie bez sensu. Jeżeli wyłączę grawitację, w tym momencie cząstki zaczną znowuż latać, mimo tego, że mają wyłączone latanie. Ale dzieje się tak tylko dlatego, że jest jakiś błąd w blenderze prawdopodobnie, albo niekonsystentne zachowanie, które teraz obserwujemy. Oczywiście, jeżeli włączę latanie, nic się nie zmienia, dalej jest tak samo. Jeżeli natomiast jest wyłączone latanie i jest jakakolwiek grawitacja ustawiona, nawet bardzo mała, nawet ułameczek, to w tym momencie cząstki zaczynają spadać. Proszę zobaczyć, teraz jest 0, latają, ustawię jakąś niewielką wartość i od razu poleciały. Więc w ten sposób można sterować ich zachowaniem. I teraz, jeżeli nie mogą latać, możemy im pozwolić również na łażenie po jakiejś powierzchni. Z tym, że ta powierzchnia jest domyślnie traktowana jako poziom 0 na osi Z. Więc jeżeli te cząstki uniosę trochę wyżej, te cząstki spadną, bo nie mogły latać i rozbiegną się po zerowej wysokości osi Z. Tak jakby były na jakiejś powierzchni. Jeżeli dodam tutaj jakiegoś plane'a i ten plane będzie, dajmy na to, ponad powierzchnią Z, i będzie na nim ustawiona strefa taka jak collision. Zobaczmy, jak to wygląda bez tego. Teraz przenikają tego plane'a. Jak ustawię collision, teraz się od niego odbijają. Okay? To w tym momencie ten plane będzie blokował te cząstki. One mogą po nim łazić. Ale jest tu pewien problem. Jeżeli plane obniżę, to cząstki będą spadać na poziom 0, jak widać teraz. Okay? I następnie z tego poziomu będą się sypać na sam dół. One się tutaj też odbijają, więc ogólnie układ zachowuje się bardzo chaotycznie i bez sensu. Ustawię większe tłumienie, troszeczkę większe tarcie. Puścimy wszystko od początku i widać, że mimo wszystko nie działa to najlepiej. Natomiast jeżeli podniosę trochę takiego plane'a, one zatrzymują się na nim. No i tu mogłyby coś robić z tym, że teraz akurat nie chcą biegać, nie chcą skakać, nic nie robią. W ogóle jest lipa. No nic, zostawmy to na razie. To wymaga chyba głębszych badań i jakiegoś ustalenia lepszego parametrów. Natomiast jeżeli mogą lądować, to oczywiście zatrzymają się na takim plane'ie. Jeżeli go nie będzie, no to niestety będą spadać na poziom 0. Można także pozwolić na wspinanie się. Wtedy, jeżeli będą takie szpionowe ścianki albo pod górkę, będą mogły po tym łazić. Parametry, które mamy poniżej, dostępne dla latania, ewentualnie dla wspinania się lub łażenia po ziemi, to jest coś takiego jak na przykład prędkość. Prędkość poruszania się w powietrzu. Okay?
Weźmy sobie teraz pozwolenie na latanie, troszeczkę mniejszy generator. One teraz sobie latają z prędkością 10 i to jest maksymalna ich prędkość, nie będą poruszać się szybciej, ale można tę prędkość zwiększyć. Jeżeli ustawię na przykład 100, zasuwają teraz o wiele szybciej i rozbiegają się zdecydowanie szybciej niż się zaczynają agregować. Agregacja następuje dopiero później. Mogę tę prędkość ustawić z powrotem na 10, natomiast jest także minimalna prędkość. Minimalna prędkość ma wartość od 0 do 1 i to jest procent tej prawdziwej prędkości. Czyli teraz jak mam tutaj jedynkę, to maksymalna, czy też minimalna prędkość wynosi 10, tak samo jak ta minimalna, cząstki muszą lecieć z tą prędkością, nie mogą zwolnić, dlatego rozbiegają się na wszystkie strony. Jeżeli ustawię teraz większą prędkość na przykład na rotację za pomocą Max Air Angular Velocity, no to ta wartość, która jest tutaj, określa procent prędkości maksymalnego przyspieszenia jakby w linii prostej. Tutaj mamy Max Air Acceleration. W tym momencie cząstki mogą trochę lepiej skręcać i teraz trochę inaczej się ustawiają. Jeżeli tę prędkość również zwiększę do 1, to jest znowuż pewien procent tej głównej prędkości. Tak wtedy zachowuje się układ. No i mamy na samym końcu parametr taki jak Air Personal Space, który wynosi domyślnie 1, określa on po prostu jak cząstki są duże, napuchnięte, jaki mają rozmiar taki wewnętrzny w związku z otaczającym je powietrzem. Przywróćmy może te parametry do standardowych wartości, aby system zachowywał się w miarę, chociaż w przewidywalny sposób. Zróbmy coś takiego, nie, tutaj chyba było 0. OK, teraz następne parametry. Tutaj jest coś takiego jak landing smoothness. Jeżeli mam pozwolenie na lądowanie, to mam tutaj określoną maksymalną prędkość lądową, prędkość podskakiwania, ponieważ cząstki mogą skakać, prędkości przyspieszenia w linii prostej, przyspieszenia przy zakrętach i mamy także odległości pomiędzy cząstkami na Ziemi, czy też na jakimś lądzie, po którym się poruszają i mamy także siłę, która może je oderwać od powierzchni. Przynajmniej tak myślę, nie jestem pewien tego parametru. I mamy także płynność, czy też delikatność lądowania. Jeżeli ustawimy 0, cząstki się będą wbijać na Ziemię, jak damy 10, będą bardzo ostrożnie lądować. Tak przynajmniej mi się wydaje. Następne parametry związane są z walką pomiędzy cząstkami. Walka odbywa się tylko wtedy, kiedy mamy więcej niż jeden system cząstek i ten system cząstek widzi inny system i jest ten system dla niego określony jako przeciwnik. Aby takie coś zrobić, będę potrzebował jakiejś sensownej wizualizacji tych cząstek, więc może zróbmy coś takiego. Niech ten cube stoi sobie tutaj z boku. Cząstki możemy, no niech sobie latają, wszystko jedno. Będzie ich potrzeba zrobić zdecydowanie mniej. Wystarczy mi tych cząstek 10, żeby pokazać pewne własności. Zrobię kopię tego systemu i postawię tutaj. Ten plane, znaczy ten cube niech nazywa się 1, ten niech się nazywa 2, żeby łatwo było można je rozróżnić. I tak samo system cząstek. Ten system cząstek niech nazywa się 1,1, a ten niech się nazywa 2,2. Tak po prostu dla odróżnienia. Tak samo nazwę sobie nazwy ustawień. O, zdaje się, że wszystkie cząstki są na razie te same, więc muszę zrobić ich kopię. I teraz tutaj ustawić 1,1, a tutaj 2,2. O, teraz mam wszystko w porządku. Wszystkie nazwy są podobne do siebie i powinny być w porządku. Teraz dla tego klocka ustawię sobie niebieski, dlatego ustawię sobie kolor czerwony. No i przydałoby się jeszcze, aby te cząstki, które się emitują z tych klocków, miały jakieś kolory. A więc spróbujmy nadać jakiś ładny kolor im. Widzę, że teraz są bardzo małe i nie będzie ich za dobrze widać, a więc dodajmy jakiś obiekt, który będzie je reprezentował. Niech to będą na przykład zwykłe cube'y. Może nie jest to nic nadzwyczajnego, ale jeden niech będzie niebieski i to niech będzie niebieski cube, a drugi, który skopiuję i postawię tutaj, to będzie cube czerwony. Ten się będzie nazywał red i tutaj będzie miał nazwę red. Dobra, teraz w tych systemach cząstek należy ustawić wizualizację jako obiekt. Mamy obiekt i niech tutaj będzie blue, a tu będzie do wyboru obiekt i wybierzemy sobie obiekt red. W tym momencie te cube zaczynają sobie latać po scenie, mogę je teraz powiększyć i będą miały ładnie wyglądające kolory, ok? Tak może to wyglądać. I teraz tak, aby ustawić walkę między takimi dwoma systemami cząstek, należy skorzystać z tego pola, które nazywa się Relations. A więc do niebieskiego systemu dodaję informacje o systemie czerwonym. Po naciśnięciu plus pojawia się tutaj informacja Invalid Target i dlatego muszę wybrać stąd obiekt red, czyli tego cube'a, który jest tutaj. Przepraszam, on nazywa się 2, więc to nie jest dobry wybór. Muszę stąd wybrać dwójkę i widzę, że to jest obiekt o nazwie 2 i tam jest system cząstek o nazwie 22. I teraz ten obiekt
ma system pierwszy, drugiego systemu nie ma, dlatego od razu jest invalid target. Mogę wybrać sobie systemy cząstek, gdyby było ich więcej i mogę określić, czy to jest przyjaciel, czy to jest neutralny system, czy to jest przeciwnik. Jeżeli to jest przeciwnik, mogę do cząstek dodać akcję o nazwie fight, wtedy będą walczyć. Tak samo zrobię w tym systemie, dodaję relację w stosunku do pierwszego. Ten pierwszy miał numerek 1 tutaj, pierwszy system jako target. I teraz niebieskim ustawiam, oprócz tych dwóch sposobów zachowań, również jeszcze jeden system. Jeszcze jedno zachowanie, które mogą wykonywać. Przede wszystkim mamy tutaj goal, to jest podążanie za celem. Być może za chwilę to pokażę. Mamy unikanie jakiegoś obiektu. Możemy także unikać kolizji z jakimś obiektem, ale nie sam obiekt jest wtedy tym, przed którym cząstka ucieka. Możemy także mieć separate, to już widzieliśmy, flock, czyli agregacja. Mamy podążanie za liderem, gdyby to była jakaś cząstka, wszystkie inne będą ją gonić. Mamy uśrednianie prędkości i mamy oczywiście walkę. Jeżeli taką walkę ustawię jako ostatni parametr dla obu systemów cząstek, w tym momencie walka będzie miała najniższy możliwy priorytet. Więc one najpierw będą latały, później się będą zbierały do grupy, a na końcu ewentualnie przejdą do działań wojennych. Jak widać, tutaj nastąpiły jakieś bezsensowne zachowania, bo klocki niebieskie rozbiegły się, a czerwone siedzą w kupie. Dziwnie to wygląda. Może wypadałoby w tych systemach cząstek zmienić troszeczkę seed. Ustawmy sobie różne zarodki losowe. Zobaczmy, jak teraz się będą zachowywały. No niestety tendencja została ta sama. Ale teraz ich zachowanie jest na tyle nieprzewidywalne, że trudno wyjaśnić, dlaczego właśnie tak postępują. Być może niebieskie boją się siebie albo uciekają od czegoś innego. Jeszcze sprawdzę przez moment, czy dobrze wszystko ustawiłem, ale dobrze. Więc teraz tą regułę fight, czyli walka, przesuniemy na sam początek. Teraz walka będzie pierwszoplanowym zadaniem tych cząstek, tych bojców. Oczywiście czerwonym zostawiam wszystko bez zmian. Zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało. Uruchamiam cały system i jak widać, te niestety przestają się ruszać. Pytanie, co się stało? Moim zdaniem one zginęły. Trzeba byłoby to sprawdzić, a więc wyłączę dla nich wizualizację taką jak obiekt, ustawię z powrotem halo i teraz zamiast size mogę włączyć tutaj w zakładce display pokazywanie zdrowia tych cząstek. Zdrowie jest teraz wyrażone liczbą rzeczywistą i wynosi 1,0. Sprawdźmy, co się dzieje. Uruchamiam animację, nic się tutaj ciekawego nie dzieje z tymi cząstkami, zobaczymy, co będzie, gdy one się zaatakują, o ile w ogóle będą do tego dążyły. Przypominam, że te czerwone mają fight w ostatnim jakby miejscu i widać teraz, że atak następuje, ale pojedyncze cząstki niebieskie zaatakowały kilka czerwonych, tracąc przy tym dużo zdrowia. Tutaj zostało 0,14, tylko ta cząstka teraz ucieka. No jakoś tak niezbyt chcą walczyć. Przypuszczam, że może winę ponosi za to wielkość tego emitera, a jednocześnie ich odległość może mieć znaczenie, ilość, więc wszystko tu się liczy. Tak naprawdę trudno przewidzieć, co się stanie. Dam tych cząstek 100. Tych również dam 100. Zobaczymy, jak będzie ich więcej, co wtedy się stanie. Będą się czuły o wiele pewniej. No i niestety zdech mi Blender. Wróciłem do przeglądarki, a więc proszę o chwilę cierpliwości. Zaraz to wszystko będę jeszcze raz pokazywał. Ok, szanowni państwo, wróciłem. Mam tutaj system cząstek na klocku, który nazywa się Blue. System cząstek dla tego klocka również nazywa się Particle System Blue i podobnie jest dla klocka czerwonego. Klocek nazywa się Red, ma Particle System Red i oba te systemy to są bojcy, które wiedzą o sobie i są względem siebie nastawione wrogo. Niebieski klocek ma system, który tutaj ma... O, widać, że coś się jednak nie ustawiło. O, teraz jest dobrze. Niebieski klocek wie o klocku czerwonym i o systemie cząstek czerwonym i to jest dla niego przeciwnik. Tak samo klocek czerwony wie o klocku niebieskim i to jest dla niego przeciwnik. Zapiszę teraz plik Blendera, aby nie było, że coś się nie udało. Niech to będzie choćby na katalogu domowym. I teraz uruchamiam symulację, zobaczymy, co będzie. Patrzymy. Oczywiście dałem teraz pozwolenie na lądowanie i zakazałem latania, w związku z tym cząstki spadły i po prostu leżą, nic ciekawego, w związku z tym zatrzymam, włączymy dla nich latanie, a wyłączymy lądowanie i usunę także tego plane'a, by nie przeszkadzał, zobaczymy, co teraz będzie. Jak widać, cząstki niebieskie rzuciły się do ucieczki, a cząstki czerwone je gonią. No i tak to wygląda w tym momencie. No i taki pościg będzie trwał, przypuszczam, dość długo, więc zatrzymam na razie. Troszeczkę zdefiniujemy inaczej te zachowania cząstek. Otóż niebieskie mają ustawioną walkę jako pierwszy swój
rodzaj zachowania. Tak samo jest z czerwonymi. Jednakże niebieskim dam teraz trochę więcej zdrowia i większą siłę. Zobaczymy, czy teraz będą uciekać. Jak widać, teraz rzuciły się do walki. I walka będzie się odbywać tutaj. Cząstki są na tyle małe, że na razie nic nie widać. Włączę może wyświetlanie dla nich również zdrowia. A więc będziemy widzieli małymi liczbami pisane, co prawda, ale zawsze jakieś parametry zdrowotne. No i zobaczymy, co się będzie działo. Teraz zatrzymuję, proszę zobaczyć. Zdrowie tych cząstek wynosiło 2, a niektóre z nich mają teraz 0,5, 0,38, 1,78 i tak dalej. Podobnie widać po cząstkach czerwonych, że niektóre bardzo ucierpiały. Niektóre mają 0,12, 0,88, 0,72 i tak dalej. Te cząstki, które są bardzo zranione, mogą zacząć uciekać. Więc ich zachowanie teraz zostało określone już przez inne reguły. Jak widać, ta ewolucja tutaj przebiega w sposób dosyć skomplikowany. Cząstki, które zginą, zostaną nieruchome, mogą także zniknąć. Zobaczymy, czy to będzie widać. Nie wiem, czy mam tu wyświetlanie nieżywych cząstek, chyba nie. Więc powinny zacząć znikać. Widać, że tych niebieskich robi się coraz mniej. Ich siła tutaj spada, jeżeli widać te numerki. No i zobaczymy. Widać, że rzuciły się do ucieczki wtedy, kiedy osłabły. No i teraz możemy obserwować sytuację, w której zdaje się, że chyba te czerwone mają pewną przewagę. Oczywiście jest ich tu zbyt wiele. Dam cząstek troszeczkę mniej. Zobaczymy, jak to wtedy będzie wyglądało. Jest ich 100. Ustawmy tych cząstek 20. Może system będzie już wtedy dobrze działał. Tam tych było 1000, w związku z tym mieliśmy ich naprawdę bardzo dużo. Zobaczmy teraz. 20 ma przewagę nad 20 słabszymi, więc momentalnie te czerwone wyczuły sytuację i uciekają, aż się kurzy. Więc czerwonym ustawmy również tyle samo, co mają zielone. A więc dajemy im zdrowie 2, siła 1, zobaczmy, jest tak samo. I teraz w przypadku pełnej równowagi cząstki ze sobą podejmują walkę. No i w przypadku równych sił trudno powiedzieć, która ze stron zwycięży. Oczywiście te, które zostały uszkodzone w trakcie walki, rzuciły się do ucieczki i cały ten system zaczyna chaotycznie się tutaj przemieszczać. Widać, że niektóre z tych cząstek zginęły. No jest to dość smutno oglądać taką walkę. No i mamy koniec symulacji, bo ustawiłem ją dość krótko, dajmy troszeczkę więcej. Zobaczmy jeszcze raz. Tak to wygląda. Ok, oczywiście cząstki mogą być przyjaciółmi. Wtedy ustawiamy sobie friend tutaj. Mogą być także neutralne, więc praktycznie nie zwracają na siebie uwagi. Ale jeżeli są neutralne, to nadal mogą się widzieć poprzez na przykład pola siłowe. Ponieważ o tym nie mówiłem, to tematu na razie nie będę rozwijał. To, co jeszcze możemy ustawić w takich systemach cząstek, to rozmaite rodzaje ich zachowań, które mamy tutaj w Void Brain. Oprócz fight, zdaje się, że to pokazywałem, możemy dodać także podążanie za celem. Jeżeli dodam goal, muszę wybrać obiekt, za którym cząstki podążają. W przeciwnym wypadku one nie wykazują żadnego sensownego działania. A więc dodam na przykład cylinder. Za tym cylindrem mogą cząstki podążać. Załóżmy, że jest tam coś, co one chciałyby bardzo złapać. Wybieram cylinder jako obiekt, który będzie dla nich celem. No i uruchamiam symulację. Jak widać, rozbiegają się we wszystkie strony. I tak dzieje się dlatego, że mam tutaj ustawiony system w relacjach, który określa ich własny system, który jest ich własnym przeciwnikiem. W związku z tym one od samych siebie uciekają. Usunę to, aby tego nie było, nie przeszkadza teraz. No a teraz zachowują się w sposób całkowicie neutralny. No i widać, że powolutku, nieśmiało zmierzają w kierunku tego walca. Jeżeli ten cylinder zabiorę im sprzed nosa i przesunę, ich ruch będzie powolutku kierował się w tą nową stronę. Jeszcze się zastanawiają. Zobaczymy, co zdecydują i widać, że powoli zaczynają kierować się w kierunku cylindra. Ten ruch jest powolny i niezdecydowany dlatego, że cząstki na początku wykonują takie akcje jak separate i flock, a więc na początku uciekają od siebie, później do siebie się kierują, a na samym końcu, dopiero jak jeszcze zostanie im jakaś siła albo ochota, wtedy dopiero zaczynają kierować się w kierunku tego cylindra. Aby zmienić takie zachowanie, można ich gorliwość troszeczkę poprawić, przesuwając na liście priorytetów ten goal do góry. Tutaj reguły są analizowane w kolejności występowania, czyli pierwsza jest najważniejsza, a następne dopiero z tym parametrem są brane pod uwagę. W związku z tym teraz najważniejszy dla nich jest ten cylinder, nieważna jest cała reszta. Gdy cylinder już osiągną, zaczynają do głosu dochodzić pozostałe reguły, w związku z tym te cząstki będą chciały w jakiś tam sposób się poruszać i widać, że tutaj coś się z nimi dzieje, ale słabo to wygląda, bo te reguły nie mają priorytetu. Jeżeli teraz ten cylinder zabiorę im sprzed nosa, to one będą za nim podążały. Ok? Tak to wygląda. Oczywiście, jeżeli gonią za jakimś takim obiektem, do głosu cały czas mogą dochodzić pozostałe reguły, które każą im na przykład zwiększyć odległości pomiędzy sobą, zwłaszcza przy zmianie kierunku. Tak to wygląda.
Jeżeli dla takiego systemu ustawię sobie na przykład logikę random w tym momencie, wydaje mi się, że one troszeczkę ładniej poruszają się za takim cylindrem i zachowują się w sposób troszeczkę bardziej taki, no powiedzmy sobie jaskrawo, ładny. Powiększę je, tak aby było je lepiej widać. Teraz proszę zobaczyć, jak zasuwają. Oczywiście nie muszę teraz wyświetlać ich zdrowia, więc może ten parametr po prostu ukryję. Możemy wyśledzić velocity i ustawić kolor taki, jaką mają prędkość. I teraz ich kolor to jest ich prędkość, a więc im są bardziej czerwone, tym prędkość mają większą. Ok? Widać, że podążają teraz od razu za obiektem. I robią to bardzo, ale to bardzo chętnie. Dobra, myślę, że to krótkie wprowadzenie do bodźców powinno troszeczkę uzmysłowić nam, co można z nimi zrobić. I pierwsza rzecz, którą chciałbym zasygnalizować, to to, że prawdopodobnie temat nie jest wyczerpany jeszcze i coś o nich będę w przyszłości być może chciał opowiedzieć. Być może jakieś większe skupienia i relacje będą tutaj ciekawe. Proszę zobaczyć, że w przypadku, kiedy cel nie jest wybrany, one troszeczkę błądzą. Poleciały tutaj, gdzie był ostatnio ten klocek, a następnie kierują się do środka układów współrzędnych. Czasami tak trochę dziwnie to wygląda. Lecą teraz trochę bez sensu w różne miejsca. Ok, na początku, znaczy na końcu, chciałbym pokazać jeszcze ten film, o którym była mowa tutaj w dokumentacji. Craig Reynolds gdzieś o tym filmie wspominał. Ten, który jest tutaj pokazany na zrzutach ekranu. I to będzie rzecz, która kończy tutorial. W związku z tym, cóż, dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia w przyszłości, już wkrótce.